Witam gorąco na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek. Kurde. Fajnie wygląda. Najgorzej, że... No, na 100% będę się z nim klepał kiedyś. Dobra, ruszajmy. Z kim mamy zagadać? Z tobą. Czy tutaj możemy coś zadziałać? Nie, nie możemy. Dobra. Nie chcę, kurde, żeby znowu odcinek wyszedł jak ostatnio, ponad godzinę. Dobra, lecimy, lecimy. Szczepan. Tak, oczywiście wchodzimy. Good luck, Murphy. Ja, ja, good luck. Chodźmy, gdzie mamy właśnie iść, tak a propos. Aby zdać test skuteczności, wyeliminuj większą liczbę przeciwników od swojego rywala. Zapewnia dodatkowe punkty doświadczenia podczas oceny Robocopa. Serio? Idziemy się z kolesiem. Ścigać? Jak ja nie mam zdrowia? Super. Zaraz się skończy żywot mój. Super. Serio? Schowajmy się. Nie wiem, co to było. Ale rzuca. Serio? 16? Chyba nie lałeś, Stefan. No w sumie ja to biegałem i się leczyłem. Super. Nie wygram z nim, kurde. Nie ma bata. Trudno. Weź to z kolegą, wygraj. dobra. Co ja tu chciałem zrobić? Aresztujmy Spike'a. Zatem. Spike'u. I'm guessing you're close to catching Spike. Maybe he could lead us to Wendell. If those two struck a secret deal, no wonder Wendell ditched the punks. Anyway, be careful in there. I wouldn't be surprised if that slime had more tricks up his sleeve. Ta-ta. Kiela dwojipie. Stefan. Mam takie wrażenie, jakby się dźwięk opóźniał. Nie wiem, czy to wina mojego sprzętu. Potem na nagraniach często jest tak, że jest dźwięk ok. A ja mam wrażenie, że jest wolny. Wolniej odtwarza w sensie. Okej. O. To lubię. W sumie weźmy te Uzi. Co mi tam? To będzie boss? Czy on stoi?
ta muzyka. Serio, przeładowywujesz w takim momencie, Szczepan? Nic tu nie ma ciekawego? Kolejne wejście smoka. O! Tak, tak. Jak Ed jest taki dobry, to niech, kurde, wejdzie do takiego pomieszczenia i tutaj rozpierduchę zrobi. Jak jest taki kozak. Dobra. O kurde, spadłem. Gdzieś. Gdzieś, żem spadł. Serio? Do czego to doszło, żebym teraz miał nadmiar ogniw? Dobra, wygląda, że tutaj idziemy. Spajku. Siema. Tak, tak. Murphy, you got the cop killer. You decided to trespass on our turf, and that shit doesn't fly with us. What's that noise? Please put down your weapon. You have 20 seconds to comply. The situation is under control. You now have 15 seconds to comply. Stand back. Grubo. Better cop, I'm out of here. Ale że już będę się z nim klepał, to nie wiedziałem. Bardzo popularna usterka chyba. I co ja mam mu zrobić? Tak, tak. I am under attack from Ed 209. Okay. Let me see if I can help. I'm pretty sure I have some documentation here in the precinct. Be right back. Tak, tak, czy się. Okay, listen to this. Apparently, Ed 209 speaker cover is often reported compromised after field duty. Why don't you try making that your target? Wykryto, mówisz? Ty koleś. Super. Szkoda tylko, że to auto namierzanie mnie zaczyna denerwować. Tak. On nie przeładowuje, nie musi. Fajnie. O.
Nie ma jakiegoś granatu, czegokolwiek. A, mina jest. Która wybucha mi w dłoni? Czy jak? Chyba taka wymiana to mi nie pójdzie na dobre. Dobra. Nie, nie czuję się komfortowo, żebym jakoś wygrywał z nim za specjalnie. O kurde. Super jesteś. Czy tu są jakieś te? Coś, gdzie mogę się uleczyć, czy tak nie bardzo? Chyba tak nie bardzo. Ciekawe, co ja mam mu zrobić. O! Karabin snajperski, serio? Super. Karabinie snajperski. Mam takie wrażenie, że ten karabin to nic nie robi. Możesz biec? Gina. Kurde. Wszystko zużyłem. Nic nie ma. Super. Biurko jeszcze tutaj było. Super. Fajnie. I am under attack from Ed 209. What? Okay. Let me see if I can help. I'm pretty sure I saw its documentation here in the precinct. Be right back. Ta. Wróć do mnie. Okay, listen to this. Apparently, Ed 209's speaker cover is often reported compromised after field duty. Why don't you try making that your target? Super.
trochę mnie wymęczy chyba. Kolega. Gdzie on jest? Ciekawe, czy te rakiety można by mu rozwalić, jak strzela. Mu coś robię? Kurde, już prawie go mam. No, po drugim razem dopiero. Lekko nie było. Ed 209 malfunctioned. Is he still alive? I am afraid not. OCP sent us a malfunctioning unit. I bet they did that on purpose. And what about the other cop killer? Where did Spike go? Wherever he went, justice will find him. Ale oczywiście. Louis w szpitalu. Zobaczmy. Właśnie, zmień płytę. Aha, płyta Omni. Wow. Może powinienem się pobawić teraz. A co? Czyli taka płytka. Mamy 13. Nie. To moglibyśmy umieścić tutaj. Teraz taki trójkącik. Czy niekoniecznie? Chyba może być. Dobra. Tutaj, żeby uniknąć. Tak.
Aj, to układanie. No i co się stanęło? Czemu nie mogę przełączać? Aha, dobra. Mam takie jakieś. Poziome. Pięknie. Teraz może być takie jakby do góry. Nie, tak. 14. Okej. Kolejne. O, to tylko do dołu. Halo. Mamy coś do dołu? W sumie to mógłbym zrobić to tak. A jak zrobię to tak, też będzie ok. I teraz coś poziomego. Nie tak. A, bo to wszystko jest. O, ale możemy dać tak. Nie, nie możemy. Najpierw trzeba dać to. O, i elegancko. Nie mamy żadnych tych konsekwencji, ale obrażenia broni 50%. Kurde, człowieniu. Umiejętność, jeden punkt. Idę chyba w dedukcję. Psychologia, empatyczne przetwarzanie, ulepszona mapa, ulepszone skanowania. To będę płakał. Skupienie to... trwanie umiejętności spowolnienia czasu. Idę chyba o dedukcję, mi się wydaje. Dobra. Aj, co my tu mamy? Jakieś gadki podsłuchamy? Kolega sprząta. My wife, she was with me when they started shooting. I'm sorry. Oh no. No. Ten lekarz jest podobny do tego naszego. W sensie kolesia, co jakby, no nie wiem, z OCP jest wysłany, nie. I am looking for a female officer who arrived yesterday with a gunshot wound. You need to be a little more specific, honey. Her name is Lewis. She is in a coma. Ah, second floor. Take the elevator. A winda mi dźwignie? Co tam? Coś tu jest. Radio, posłuchajmy. Reklamy. Do you lose sleep thinking about those crippling hospital fees? Are you worried that you can't pay for that heart transplant that you desperately need? Don't worry. There's always money to be found in you. Red marked, organ selling made easy. Come for a checkup today and leave with a personalized quote. I didn't know I was worth so much. Thank you, Red marked. Red marked. Let's find the treasure in you. Potrzebujesz serce przeszczepić, to przyjdź do nich, to cię ten wycenią. A pani co tak tutaj? Samotna. Ciekawe, czy będzie jakiś szturm na ten, na szpital. Zobaczymy. Kostnica minus jeden. Idziemy do kostnicy. Dobra winda. That's the VIP section of the hospital. But there's so much room in there, and we're all cramped up in this little space. Sir, please calm down. O, kochany. Właśnie, może tu będą jakieś zadania poboczne? Chyba nie.
Jaka piękna. Kurde, jak w polskich szpitalach normalnie. Leżysz na korytarzu. Karteczka. Tajemniczy wielbiciel. Kitty, nie odbierałaś, a koniecznie chciałem ci przekazać, że ten policjant znowu tu był. Zostawił dla niej czekoladki i poprosił, żebym nikomu nie mówiła, że to od niego. To takie słodkie. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, czy jego zaloty zostaną zajmione. Czyli kiedy ta biedna policjantka budzi się ze śpiączki. Facet wydaje się miły. Może poza tą okropną fryzurą. Dobra, mamy jakąś poszlakę. Kto to mógł być? Nie ma do... kolejnego tego. Odkryć, kto to było. Tutaj na lewo, czy tutaj prosto? Ciekawe, kto takie drzwi zastawia. Czekoladki. Idziemy do łazienki. Nie da się. Gościu o dziwnej fryzurze. Hey, Murphy. She's right here. Tak, to fajnie. To ty jesteś? Another visitor? She's in a stable condition. You know, some think that people in her state can hear what's happening around them, even if they don't respond. Why don't you try talking to her? Now, I'll leave you two alone. Ta. A ja zwiedzę kibelek. Sprawdzę, czy tu nie ma podsłuchu, wiecie jak jest. Szkoda, że się w balonie nie odbijamy. Może na PC-cie? Byśmy się odbijali? Siema. Hello, Lewis. Allow me to update you on our case. I know you would hate to be behind on the investigation. Tak, tak. I found Officer Briggs. He is dead. Wendell Antonowski has the street vultures collecting bodies. His intent is not clear. I opened your present. It helped. Thank you. I could really use your advice, Lewis. Myślałem, że to ten. Ja będę coś. Take the body downstairs. But there's no more room in the morgue. Didn't you hear someone wybierał, jakie teksty mówić. A corpse thief? What is this world coming to? O, proszę bardzo. Always find a way to help. Nawet jak się nie rusza, to pomaga, tak? Zajdź do kostnicy. Co to za słowo? I'll keep her safe. Zajdź. Don't you worry about her. Tak, tak. Na pewno. A ja zajdę do kostnicy. Zajdź do kostnicy. Nie łatwiej było iść do kostnicy? Zajdź. No to zajdę. Aha. I've got 40 pap. Course VFib. Schiza. Let's get the ambu bag. Stand clear. Shock him. Clear. All right, no pulse. Let's go intracardiac epinephrine. Okay, everybody, clear. Stand clear. All right, I think that's all we can do. Let's call it. What's the time? 6:15. 6:15. Czas zgonu. Ta kostnica to trochę wygląda mi Alana Wake'a, przypomina.
Bo ja wiem. Co tu dają? Po co im mózgi? Wszystkie osoby, które chciały zostały skradzione przed śmiercią, były zdrowe i sprawne fizycznie. Najwyraźniej ktoś na czarnym rynku potrzebuje mózgów, tylko po co? Do transplantacji? Nikt nie dokonał udanego przeszczepu mózgu czasu. Cóż, Robocopa. Tworzą mi nowego przeciwnika. Tego kolesia, co tam go... No. Będzie ten narkotyki chciał. Nuka. Dobra, pogadajmy. I'm guessing you're here about the missing bodies. No one from the police has come to talk to us yet. I suppose you're preoccupied with the living rather than the dead. Tell me about the case. Usually we're pretty packed. There are even some bodies that have been here since Christmas. But a couple of nights ago, someone broke into the hospital and stole 30 of them. It's been a blessing in disguise, really. We've got so many unclaimed bodies that I feel like I'm starting to form relationships with them. Is there any link between the bodies? Actually, there is. Our thieves were very picky. All of the corpses had their brains intact. They didn't take a single corpse that had documented brain trauma. I've got to say, they were very thorough. Anything else? That's it for me, but talk to the security guard in the lobby. He should know more. Now that I'm looking at you, didn't I work on you? I recognize that jawline. Na pewno. Wróć do lobby. Dobra, to wracajmy. Patrzę, czy nie ma czegoś ciekawego. Ciekawego. Opuść szpital, przesłuchaj ochroniarza. Okej. Pewnie, że przesłucham. Czemu by nie? I've been calling you guys for the past two days. Ty, ha? What do you know about the disappearance at the morgue? Sure, sure, I know I'm just a security guard, but I know how you operate. I've seen the shows. So let me break it down for you the way you'd understand. I estimate the incident occurred at around 300 hours. Multiple perps entered the GMH from the east and then proceeded to the BLE. Then most likely used the EFS to get down to the MORGUE. What can you tell me about the perps? We caught their leader. You caught him? Where is he? Oh, I mean on camera. There it is. Uh-huh. Caucasian male, late 40s, dapper dresser, if I can say so myself. That was very helpful. Thank you for your cooperation. No problem. Just because I don't have a badge or a service weapon or a cruiser and partner or even a bulletproof vest, that doesn't mean that I can't be of help to the police. Grunże, gadasz paląc fajki. Dobra, to był nasz kolega, którego ścigamy. Dobra, idziemy. Sprzątaj, sprzątaj. Okej. Krótki pobyt w szpitalu. I powrót na komisariat. Good to see you in one piece, Robo. Mr. Becker wasn't happy when he heard about your little trip to Highland Park. But between you and me, what you did was quite impressive. Maybe it wasn't an authorized mission, but it can still give us an idea of how your systems are holding up. So, let's see how you did. Niestety przegrałem z Edem. Ratunek zakładniku, no nie udało się. Zabili mi go. O, nie znalazłem wszystkich skrzyń. Nie pokonałem Eda. Uratowano dużonego zakładnika. Też nie uratowałem, ale lipa. B. B jak Barbara. E.
lipa. Thank you for your cooperation. What's all the commotion? Weź płytkę drukowaną Eda. Wizyta szpitalu. Na tropie. Spike, przywódca gangu, pracuje z Wendalem. Jego rolą jest pozyskiwać ciała z nienaruszonymi mózgami. Nie wiadomo, dlaczego Wendel ich potrzebuje, ale Spike może znać odpowiedź. Omów nowe fakty z sierżantem Reedem i ustal, jak odnaleźć Spike'a. Sprawdź przyczynę poruszenia. Weź płytkę. Eda, ciekawe, gdzie jest ta płytka. No, ale... Ale... Mamy dwa punkty do wydania. Pójdę może w dedukcję. Zawsze będzie jeden punkcik więcej. Inżyniera. Premia do modyfikatora chipu. Kurde, czyli do tego, co przed chwilą patrzyłem. Żywotność. To też by się przydało. Pancerz. Kurde, zastanawiam się, co to jest ta... Aha, fala uderzająca. Aha, ja myślałem, że jak to odpalę, to mi się moc broni zwiększa. Czyli jak jestem blisko jakiejś kolesi, muszę odpalić tego piarda i wtedy ich ogłuszę, okej. Okay. Aj, pancerz zmniejsza o 25%, to jest dobre. Inżynieria. Zabezpieczenia. Wrogie wieżyczki będą jakieś? Kurde. Skupienie. To też jest dobre. Kurde. Tyle tych rzeczy. I weź tu człowieku, bądź mądry. Ale dedukcja mi daje ten... Doświadczenia za notatki. Ogólnie dostanę więcej punktów. Dobra, jadę to drzewko. Najwyżej będę żałował. Możemy coś tam pogadać z tobą, nie? A coś tutaj dają. Drugi panie Becker. Wiadomość, że głównym źródłem pożywienia Robocopa jest nasze pyszne jedzenie dla dzieci i bardzo nam schlebia. Dlatego też pragniemy przedstawić panu możliwość współpracy. Chcielibyśmy, aby Robocop stał się twarzą Baby Mate. Któż by nie pragnął, aby jego dziecko wyrosło na prawdziwego superbohatera. W zamiar oferujemy darmowe zaopatrzenie w jedzonko. Prosimy o kontakt. Super. Aha, tu jest ta płytka, tak? Okej, zobaczmy tą płytkę, tylko czy się nie tutaj. Płytka, zmień płytę. Ej, to nie ma tutaj płytki? Myślałem, że tutaj będzie. Okej. A to w ogóle widzę, że można... No, Amerykę odpaliłem, odkryłem. Ze spalanie chipów. Kurde. Ciekawe, jakbym tak wziął, nie wiem. To? Nie. Reset. Chociaż. Tak. I co? Będzie wtedy? Nie wiem, to jakoś lepsze by wyszło? To chyba losowo. Nie wiem. Myślałem, że to da mi, nie wiem, 30% chociaż. Czegoś. Siema. Szpinki, te sprawy. Roboty z Bokolu.
mamy coś tu ciekawego. Co oni tu jedzą? Pizza. Właśnie. Może bym sobie pizzę zamówił. Gdzie to radio jest? O, coś tak czuję, że będziemy obsługiwać teraz ten przejęcia towaru. Tych ludzi. Officer Cecil will gather Briggs' belongings and deliver them to the family. They asked for a small funeral, so I expect everyone to give the family space. Briggs was one of us. We should at least do something to honor him. Best thing we can do is get those butchers that did this to him. I want to see everyone in the briefing room in 10 minutes. Now back to work. Ale oczywiście. Hey, Murphy. You've been to the hospital, haven't you? How's Lewis? Unconscious, but stable. She'll pull through. I'm sure of it. Stabilne. OCP accountable. This can't keep happening. Relax, Kaplan. He's not wrong. How many more of us have to end up in the hospital or a morgue before we do something? It's like Sarge said, we need to get the guy who did it, so maybe let's focus on that. Speaking of which, there's someone who might know something. There's a guy in the jail that wants to talk to you, Robo. Ale oczywiście. Odwiedź aresztę. Aj, aresztę. Aha, czyli to rozumiem, co ta zadyma to była, ta gadka, tak? Ktoś nie chce ręcznika? Coś tego? Mam się schylić po mydło? Ja się mogę schylać. Nikt mi nie ten. Krzywdy nie zrobi. Mam metalowy tyłek w końcu. Albo stalowy, nie. Co tam? Robo. You have a minute? First of all, I wanted to say I'm sorry that I hesitated back at that steel mill. I already filed a report on the incident to Mr. Becker. Fucking right. As I was writing it, I'd noticed a lot of opportunities to better myself. But considering that was our first mission together, it wasn't all bad, right? Okazałeś się pomocny? Potrzebujesz treningu? There are plenty of places to improve. That's actually something I wanted to ask you about. I've been getting to know different aspects of being a cop, and there's one thing that I keep underperforming at. It's shooting. Nie martw się, ja też słabo strzelam. Would you mind showing me how you practice at the range? Pewnie. Yes, practice makes perfect. Let us not waste any more time. You want to go now? Yeah, great. Let's go. Tak, tak. Let's go. A ja tu nic ciekawego nie znajdę? O dobra, tam mamy kogoś do przesłuchania. Ciekawe, jaki wynik muszę zdobyć. 15 punktów? Może się uda. Może. Kurde. Right. This has to be some sort of record. It is not. Ale mam opóźnienie w dźwięku. Koniec. I took so many notes. Next time, do it quietly. Eliminate distractions. Being overeager is one of them. So that's the actual lesson. Now I get it. Is your service weapon properly prepared? I was issued this old gun and serviced it according to the manual. I will try it out. Sure thing. There you go. Serio? Nie da się. Serio? Your service weapon is broken.
I calibrated it. I did everything the manual said. It is beyond. Nie zdobyłem 15 punktów. They must have issued it to you by mistake. Huh. I don't think that's entirely true. Other cops give me a hard time because Mr. Becker hired me to monitor you. But I guess that's the way it has to be. Bądź proaktywny, zdobądź inną broń. Może a tak. Must be ready. Get a different gun. Sure. Thank you, Robo. No, że tak powiem, jednego punktu mi zabrakło, ale na serio słaba była ta broń tego kolesia. lipa, panie. There's my favorite law enforcement officer. Siema, zakwas. Why are you in this cell? I come here to think sometimes, and the food is better than in the soup kitchen. Jesteś darmo zjadem. That is resourceful. Why, thank you. I try very hard to not try at all. But seriously, I was hoping to see you. I heard what happened to Briggs. After everything he did for me, I'll do whatever I can to help you catch that Wendell guy. He seems pretty good at pitting people against each other. Maybe I'll find some of his dissatisfied customers who'd be willing to talk to me. It could be dangerous. You kidding? On the streets, I'm a samurai. Well, with Briggs dead, it probably makes me more of a... You are not a Ronin. Yeah, okay. Just remember, if you need anything, I'm your guy. Jak chcę być Roninem, to niech będzie. No co mi tam. Aj, osiągnięto cele. Nie osiągnięto celi. Cóż i chroń. Kurde, teraz będzie mnie to denerwować. Policyjna robota, ale wydaje mi się, że... Nie wiem. Szkoda, że nie trafiłem tych 15 celów. By było fajniej. Idę jeszcze podwiedzam, zanim pójdę do sali odpraw. Może coś ciekawego znajdę. Serwerownia. Ownia. Chyba nic nie ma. Tutaj mamy garaż samochodowy, jest ok, nikogo nie ma. Dobra. Not again. Why am I always the one that has to do it? It's not fair. Co jest? What is it, officer? Huh? I didn't realize I was talking out loud. It's just that I need to hang Briggs's picture on the memorial wall. It's just a lot. Hey, would you be so kind and help me? All you have to do is find Briggs's photo in the database and print it out. Just make sure to hang it straight. Otherwise, I won't hear the end of it from Sarge. Czyli co? Idziemy do serwerowni z powrotem? Dopiero co tu byłem. Fajnie. I co? Baza danych? Briggs. O, Louis. Zasługi, odwaga. Ale skróty takie zrobili, że nie cholera się nie odkryje. Esteves. No dobra. Weź zdjęcie z drukarki. Niby gdzie jest ta drukarka? A, tu. Jeszcze w ramkę oprawię.
Fajne są takie ten poboczne ten zadania, a nie tylko strzelanie. Tu mamy szatnię. Tak sobie tylko jeszcze pozwiedzam. Potem się okaże, że i tak muszę tu przyjść. Jego szafkę już ten. Opróżnili. Może. Dobra, zawieźmy to zdjęcie. Tylko to dosyć wysoko widzę. O, posłuchajmy jakiejś reklamy nowej. In other news, Mayor Kuzak suffers another humiliation during his mayoral campaign. The hats that he gave away to the homeless citizens of Detroit seem to have another application. They turn into balaclavas that are now commonly used to protect the identity of liquor store robbers. As a result, we've seen an unprecedented spike in crime. They are deliberately making me look like a fool. Niezły komentarz. Dobra, zawieźmy. Thanks, Murphy. I still need to go get his stuff, so you know, I'm gonna take care of the desk, but could you get his belongings from his locker? Pewnie. Dopiero co tam byłem. A nie ma tutaj tego? Murphy'ego? Gdzieś? Dobra. Opróżnij szafkę Briggsa. Właśnie tak pytałem przed chwilą, czy opróżnili tą szafkę w końcu, czy nie? Ale jak widać, nie. Może jak będzie tam zdjęcie kochanki. Zabierz rzeczy, weź zdjęcie rodzinne Briggsa. Weź piłkę. Umieć rzeczy w pudełku. Dobrze. Robocop, chłopiec na posyłki. Ale jak mi to pomoże zdobyć jeden punkt. Okej. You know, I usually do all of this alone and it doesn't get any easier no matter how many times I do it. But having you share this responsibility with me, it actually helped. Thank you, Murphy. Tak, tak. Cel wykonany. Jeden punkt do wydania. A skorzystam jeszcze. O, ciekawe, że tak mi ten... Może mi się zacina ten gamepad. O co tu biega? Tutaj jest ok. Teraz też jest ok. Nie mam pojęcia. Co, idziemy, ciśniemy dalej w dedukcję, żeby dostawać te 30% więcej punktów doświadczenia, żeby te drzewka nabić. Dobra. Trudno. Wypadałoby już zakończyć, ale pójdę na tą konferencję. Znaczy... do sali odpraw. Mam nadzieję, że już nic mnie nie odciągnie, aczkolwiek zawsze warto zajrzeć. O, właśnie. Briggs. Badanie fizykalne. Poważne odwodnienie, wycieńczenie, pęknięta klatka piersiowa, powierzchowne, rany kute i siniaki. Wskazują na doznanie tortur. Rany postrzałowe z obrażeniami organów wewnętrznych. Przyczyna śmierci. Wielokrotne rany postrzałowe, klatki piersiowej z przełożenia pistoletem o kalibrze 9 mm. Sposób śmierci. Zabójstwo. Ciekawe, jakie inne miałoby być. Tak. Thanks to RoboCop's insubordination, we finally have something concrete. At your service. Wendell Antonowski struck a deal with the street vultures at Highland Park. A place where, for some reason, we weren't supposed to go. Be that as it may,
We're on the lookout for anyone from this biker gang. We also know what he's looking for. Yeah, dead bodies. Dead bodies whose brains are still intact, to be precise. Wow, that's even more messed up. Why would he need them? We'll get to the whys, but for now we need to focus on catching Spike. He's our connection to Wendell Antonowski. Since they know we're onto them, I'm expecting them to be in hiding. Na pewno. They're not hiding. Put on Channel 9. What in the hell? Jaki mały pilot. I repeat, OCP Bank is being robbed by the notorious street vultures. We'll keep trying to get closer for a better view. No. I? All right, everyone back up. I want you all to be at SWAT's disposal. Sergeant, am I back on the case? I don't think Becker will give me grief if I let you go save OCP's money. You're reinstated. Everyone, move out! Dokładnie tak. Pojechał. O nie, znowu te aż trzy? Serio? Look at that. One of the cops was actually bothered to show up. No need, SWAT's got it covered. What is the situation? Vultures came up with the great idea of robbing the OCP bank. They've got hostages, and they claim there's a bomb. They must be crazy to think that OCP will just let them leave with their money. Was there any sighting of Spike? Not yet. But I'm sure they wouldn't pull such a stunt without their leader. What is the plan? Let me make this clear. It's SWAT's plan. You're no part of it. Then you are going to need a new plan. Twardo. Serio, ta wchodzi. Nikt nie widzi oczywiście tego. Mega fajnie. With this buggy brain of yours, you think you still remember how to put the heat on them scumbags? I prefer to serve justice cold. Taki kawał normalnie. Robo, to dowcipna nisiu. Miałem kończy się, no ale cóż. Nie za dużo was? Super, mi to idzie. Te skuteczności. Był mój, kurde. Już koniec? Remis? Remis. No dobra. Odpalmy. Mam nadzieję, że się sejwuje. Thank you.
kurde, co jest? Czemu ja muszę ze wszystkimi rywalizować? O, super! Nie podoba mi się te rywalizowanie. Bardzo. Idź mi stąd, koleś. Czemu oni się strzelają jeszcze? Nikogo nie ma. Uleczmy się. Kurde, no znowu godzinny odcinek mi wyjdzie, no. Ja dużo muszę rzeczy omijać. Dobra, rozejdziemy się na szybko. Może coś ominąłem. Co ty tak strzelasz, koleś? O, zabili tego? Eda? Serio? To nie jest tak z nimi źle, że Eda rozwalają. Da się z niego coś podnieść? Jakąś płytkę? Nie da się. To się tak zaciąłeś, koleś. Najgorsze, że nie wiem, co ja mam tu zrobić. Czy widzę punkt, że tam trzeba iść, ale... Chyba się już nastrzelam. Jakie mam to otworzyć? Halo. Znajdź osłabione miejsce do sforsowania. Aha. Kumam. Jak? Kurde. Wyprzedzają mnie. Co, strzelbę wziąłem. Kuzie, poczekajcie na mnie. Co za parówki. Super. Won mi stąd. Co za... No i są moi. To wymuszał, żebym do przodu szedł. Kurde, tutaj mogę tysiące rzeczy przeoczyć. Dobra, wygrywają, jak mamy. Automatyczne 3.08. Dobra, jest ok. Dzięki zatem za obejrzenie kolejnego odcinka. Kolejną walkę, kurde, przegrałem. Niech ich dunder ściśnie, jak to mój znajomy mówi. No i cóż. Widzimy się niedługo w kolejnym odcinku z tej serii. Hej.